Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w tej starej serii, a postanowiłem zmienić nazwę. Bo już troszeczkę tutaj mamy tych punktów więcej, nie tylko wdzięczność, ale i medytacja, cytaty, więc postanowiłem, żeby nazwać tą serię szorowanie. Dlaczego szorowanie? Dlatego, że codziennie rano i wieczorem prawdopodobnie szczotkujesz zęby. Nazwałem to szorowanie, może to będzie szczotkowanie. W tej chwili jeszcze się zastanawiam nad nazwą, ale jedna z tych dwóch będzie nową nazwą do tych filmów, ponieważ już są trochę dłuższe. Robimy kilka czynności, więc możesz zrobić to zarówno rano, jak i wieczorem. Poświęć 5, 10, 15 minut swojego życia na to, aby właśnie wyszorować, wyszczotkować swoje emocje, aby wyszorować, wyszczotkować swoje myśli. A zobaczysz, jak bardzo to zmieni Twoje życie. Naprawdę niesamowicie. Więc za co jesteś osobą wdzięczną? To jest bardzo ważny punkt. Wymień te wdzięczności. Napisz je w komentarzu, żeby jeszcze bardziej wzmocnić swoją wdzięczność. A teraz wysłuchaj bardzo mądrego cytatu, który może uda mi się skomentować. I spróbuj go podważyć. Spróbuj powiedzieć nie w nim. Pomyśl przez chwilę o tym. Lub zastanów się, jak to się ma do Twojego życia. Ważne jest też zastanawiać się, rozważać to, co ja tutaj proponuję w tych cytatach, oprócz tego, aby tylko wysłuchać mojego komentarza. Działanie zawsze dzieje się w teraźniejszości, ponieważ jest wyrazem ciała, które może istnieć tylko tu i teraz. Zastanów się nad tym, czy to jest prawda. Spróbuj to podważyć. Skomentuj to, jeżeli uważasz, że jest zupełnie inaczej niż w tym cytacie. Zrób to, proszę. To jeszcze bardziej pobudza, zachęca do myślenia właśnie takiego pozytywnego, konstruktywnego, takiego, które może zmienić i zmieni Twoje życie. A teraz czas na medytację. Właśnie to po raz kolejny, aby móc skoncentrować się na tu i teraz, aby nasze ciało mogło się odprężyć i zrelaksować, aby Twoje ciało mogło być, żyć i istnieć. Potrzebuje relaksacji, potrzebuje ćwiczeń. Umysł potrzebuje odpoczynku podczas snu. Więc czas na to, aby zrelaksować się. Weź przyjemny, głęboki wdech i spokojny, miarowy wydech. I ponownie przyjemny, głęboki wdech i spokojny, miarowy wydech. Przyjemny, głęboki wdech i spokojny, miarowy wydech. Sprawdź, czy siedzisz wygodnie. Oprzyj głowę. Połóż ręce wygodnie. Sprawdź, czy nogi wygodnie opadają, czy są dobrze podparte. Możesz zamknąć oczy i poczuj, jak całe Twoje ciało się przyjemnie rozluźnia i odpręża. Od czubka głowy aż po końce palcy u rąk. I poczuj ponownie, jak całe Twoje ciało przyjemnie się rozluźnia. Od czubka głowy to rozluźnienie spływa wzdłuż kręgosłupa, w dół, w dół, w dół. Na Twoje biodra, uda, łydki, aż po końce palcy u nóg. Bardzo dobrze. I poczuj, jak jeszcze bardziej i bardziej się rozluźniasz i odprężasz. A teraz skoncentruj swoją uwagę na tu i teraz. Na tym, że właśnie istniejesz dziś, tu i teraz. I Twoje ciało żyje i Ty żyjesz, ponieważ jesteś dziś, jesteś w tej sekundzie, w tym momencie, tu i teraz. To jest czas, na który masz największy wpływ. To jest moment, w którym możesz się właśnie odprężyć, zrelaksować, wyciszyć swoje myśli, rozluźnić swoje ciało, ponieważ wiesz, że ciało wpływa na umysł, a umysł wpływa na ciało. Pozwól sobie na to, aby właśnie rozluźnić swoje ciało, odprężyć i pozwolić wszelkim emocjom złagodnieć, złagodnieć. I jeszcze bardziej złagodnić. I pozwól, aby Twój umysł się oczyścił z wszelkich myśli,
z wszelkich myśli pozwól, aby się on oczyścił. A ty w ten sposób pomagasz sobie na to, aby jeszcze bardziej się zrelaksować, odprężyć, odpuścić i skoncentrować swoje życie na dziś, na tu i teraz. I teraz świadomie zastanów się nad swoim celem, nad tym, co chcesz osiągnąć za 5 lat, 10, 15. Poszukaj w swojej podświadomości tego, co chcesz robić w swoim życiu. Poszukaj swojego celu. Celu, który daje ci spełnienie, szczęście i celu, który jest zgodny z twoim życiem, z twoim przeznaczeniem, z tym, gdzie chcesz być i dokąd chcesz zmierzać. I pozwól, aby ten cel był przyjazny dla wszystkich ludzi, aby był dobry, czysty, taki, który jest wspaniały, właściwy dla ciebie i dobry dla innych ludzi. Bardzo dobrze. Teraz możesz otworzyć oczy, jeśli były zamknięte. Możesz się uśmiechnąć. Poczuć, jak to jest przyjemny moment. Poświęcone 5 minut na to. A zobacz, od razu lepiej się czujesz, prawda? Jeśli tak, napisz w komentarzu. Jeśli poczułaś się gorzej, jeżeli poczułaś się gorzej, proszę również napisz to w komentarzu. Zapraszam. Czasami można też jednocześnie poczuć się troszkę gorzej, gdyż pojawia się, nie mam tego celu. Tak? Więc napisz to w komentarzu, nie mam celu. To pozwoli ci jeszcze bardziej zastanowić się nad tym, że należy znaleźć cel w swoim życiu. Może trzeba obejrzeć inne filmy na moim kanale, aby poszukać jeszcze bardziej tego celu. Może trzeba pomyśleć, jak mogę dotrzeć do mojego celu. Działanie. Wprowadzić jakieś w życie. Delikatne, powoli, spokojnie, małymi krokami. Przeciągnij się, uśmiechnij się. Życzę ci wspaniałego, cudownego wieczoru, dnia, nocy i do zobaczenia już jutro w następnym odcinku. Pozdrawiam, z Bogiem. Cześć, pa.